Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Ja, Jan, wasz brat i współuczestnik w ucisku i królestwie i wytrwaniu w Jezusie, byłem na wyspie zwanej Patmos z powodu Słowa Bożego i świadectwa Jezusa. Doznałem zachwycenia w Dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby mówiącej: co widzisz, napisz w księdze i poślij siedmiu kościołom: do Efezu, Smyrny, Pergamonu, Tiatyry, Sardes, Filadelfii i Laodycei. I obróciłem się, by patrzeć, co to za głos do mnie mówił. A obróciwszy się, ujrzałem siedem złotych świeczników i pośród świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego, przyobleczonego w szatę do stóp i przepasanego na piersiach złotym pasem. Kiedy go ujrzałem, do stóp jego padłem jak martwy, a on położył na mnie prawą rękę, mówiąc: przestań się lękać. Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i otchłani. Napisz więc to, co widziałeś i co jest, i co potem musi się stać.